Cześć, dziś mam dla Was odcinek techniczny. Razem z Adamem Kowalkowskim, specjalistą w Muzeum Okręgowym w Toruniu, porozmawiamy i pokażemy Wam, jak działa miejski organizm. Tak, dzisiaj zobaczymy sobie miejsca związane z życiem technicznym naszego miasta. Zobaczymy zajezdnię tramwajową, wodociągi, oczyszczalnię ścieków, no i coś z fortyfikacji, most i fort czwarty. Super, zaczynamy. Nie wiem, czy wiesz, ale nasze toruńskie tramwaje nie zawsze wyglądały tak samo. Na początku wszystko zaczęło się od koni. Czyli jak to było, że koń ciągnął tramwaj? To jest w ogóle możliwe? No wiesz, wszystko da się zrobić pod warunkiem, że tramwaj jest odpowiednio mały, a koń odpowiednio silny. No dobra, ale co się w takim razie po drodze zmieniało, że dzisiaj wygląda to totalnie inaczej? No wiesz, no nie do końca te konie dawały sobie radę, więc po kilku latach, w 1899 postanowiono trochę unowocześnić ten nasz toruński tabor tramwajowy i podłączono prąd. I od tego momentu mamy tramwaje elektryczne. Toruńska zajezdnia tramwajowa, zlokalizowana przy ulicy Sienkiewicza, czyli praktycznie w centrum miasta, to kawał porządnej historii, prawie 130 lat. Stąd też chodziło o to, żeby pokazać tę historię w jednym konkretnym miejscu, właśnie tutaj, w Izbie Tradycji. Co tutaj można zobaczyć? Wszystko. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z trakcją konną, tą pierwszą, czyli orczyki, podkowy, wykopane zresztą tutaj na miejscu, sposoby sprzedaży biletów, no bo kiedyś nie było takich automatów jak dzisiaj, tylko trzeba było podejść do pana kasjera, ewentualnie do pana motorniczego, żeby te bilety kupić, ale również takie inne rzeczy związane chociażby z taką bieżącą obsługą tego sprzętu. Toruńskie tramwaje to nie tylko tradycja, ale też nowoczesność. Od kilku lat jeżdżą po mieście zupełnie nowe składy, wyznaczające całkowicie nowe standardy, jeżeli chodzi o komunikację. Każdy może to miejsce odwiedzić? Oczywiście, są organizowane specjalne dni otwarte, a jeśli chodzi o Izbę Tradycji, można przyjść, ale trzeba się wcześniej umówić.